Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. O, i znowu krzyczy mi, że mam obrócić telefon. Nigdy nie wiem, od czego to zależy, ale chyba właśnie widać mnie w pionie albo w poziomie. Teraz będzie chyba ok. A i tu poproszę moją pomoc. Właśnie, powinno być ok. Może będzie w ten sposób. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj z niezwykłego miejsca, Gdyński Park Naukowo-Technologiczny, miejsce, w którym odbywa się niezwykła konferencja, BSS Tour i wiele, wiele ciekawych paneli, dyskusji, rozmów o tym, co się dzieje w sektorze usług wspólnych, ale również w innych obszarach związanych z outsourcowaniem, zewnętrznymi usługami dla biznesu. Ja miałam przyjemność przed momentem uczestniczyć w panelu dotyczącym rozwoju kompetencji, talentów. Jako jedna z panelistek odpowiadałam na pytania dotyczące właśnie kluczowych kompetencji, jakie dzisiaj w biznesie są istotne. Jak te kompetencje diagnozować, skąd wiedzieć, że te są istotne, jak radzić sobie z różnicami pokoleniowymi, temat, który wiecznie wraca. No i jakby wniosek jest dla mnie satysfakcjonujący z racji na to, że absolutnie pokrywa się z tym, co pokazują moje doświadczenia i moje badania. Otóż tymi najważniejszymi kompetencjami na ten moment pozostają mimo wszystko kompetencje miękkie. Kultury możemy organizacyjnej nauczyć. Możemy nauczyć twardych rzeczy. Natomiast podejścia do pracy, zaangażowania, kreatywności, postawy takiej proaktywnej, to nauczyć bardzo dużo trudniej. Więc to jest jeden aspekt. Rozmawialiśmy bardzo intensywnie o kompetencjach menedżerskich, o luce, jaka jest na rynku pomiędzy tym, co nasi menedżerowie potrafią, wiedzą, a być może powinni. I ten taki obszar, ten dystans, jaki mamy pomiędzy momentem, który chcielibyśmy osiągnąć, a który mamy na ten moment, ta luka jest absolutnie do zagospodarowania. I tu zidentyfikowaliśmy absolutnie takie kompetencje, jak komunikatywność, delegowanie. O delegowaniu mówiłam też wczoraj na grupie Business Mastermind, więc można sobie dołączyć do grupy, albo jeżeli jesteście, to obejrzeć. Natomiast bardzo ważne kompetencje, które absolutnie, ja powiem, że nie tylko warunkują, ale odpowiedni ich poziom gwarantuje większy sukces w realizacji celów i budowaniu tej efektywnej organizacji. Co ja przypomnę, efekt jest wtedy w biznesie, kiedy masz efekt finansowy i satysfakcję pracowników. Także tyle krótko ode mnie. Pamiętajcie, bardzo ważna rzecz, jeżeli właśnie chodzi o kluczowe kompetencje menedżerskie i nie tylko menedżerskie, bo jeżeli dzisiaj nie jesteś menedżerem, a przygotowujesz się do ścieżki rozwoju, ścieżki kariery, to absolutnie to też jest dla Ciebie. Co? Szkolenie z feedbacku. We wtorek 30 stycznia będzie szkolenie z feedbacku, feedback master tak zwane, jak zbić się na wyższy poziom własnych kompetencji, własnej świadomości i zacząć osiągać naprawdę wielkie rzeczy ze swoim zespołem. Szkolenie dwugodzinne, online, bez wychodzenia z domu, rozwijasz swoje kompetencje, godzina 20. Stronę do rejestracji podam Wam w komentarzu na ten moment. Z Wami się żegnam, wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie z BSS Tour i widzimy się zapewne już jutro. Także do zobaczenia i pamiętaj, wejdź na stronę, zobacz, co to jest za szkolenie, co tam zyskasz, a zyskasz naprawdę bardzo dużo. Do zobaczenia, pa!